trzech duszpasterzy. Tomasza uczciłem. Jana uczciłem na razie anegdotą, a teraz spróbuję go uczcić tekstem, który wyszedł spod mojej wprawdzie ręki, ale z dużą konsultacją ojca Jana, a także ojca Andrzeja Chlewickiego właśnie na Jamnej przy kawie, kiedy zastanawialiśmy się w ramach tego, że pisałem misterium o świętym Jacku i pomyślałem sobie, że święty Jacek musi wygłosić kazanie. Nie zachowały się kazania świętego Jacka, więc trzeba je wymyślić i najlepiej, żeby to było takie kazanie, które by on powiedział, stanąwszy pomiędzy nami tu i teraz. Co by powiedział, gdyby do nas zobaczył? Spojrzał na Jana, na zgromadzoną trzodę, szerzej, daleko, z Jamnej widok jest szeroki, widać panoramę niespełna części Polski, bo tam się rozciąga za Dunajec aż perspektywa. No i taki tekst powstał, po jakimś czasie z tego tekstu zrobiła się piosenka i oto jest kazanie świętego Jacka do Polaków dziś. Jeżeli wierzysz w Boga, pamiętaj, że prawda jest jedna, jedyna i nieodwołalna i do zbawienia potrzebna. Te słowa w sercu wyryj i w duszy swej rozważaj, a jeśli ktoś ci mówi, że ma własną prawdę, uważaj, albowiem człowiek sam z siebie niczego nie ustanowi. Nie ufaj byle komu, zaufaj Kościołowi. Nie w księdza wiesz, ale w Kościół, nie szukaj podłych błahostek. Dziś, gdy pragnienie tę prawdy zastąpił głód ciekawostek, toleruj głupców, lecz ten głupotę i podły gust. Nie pozwól w imię miłości zamykać sobie ust. Niech wiedzą niedoskonali, że są niedoskonali, albowiem prawdziwa miłość w prawdzie się doskonali. Nie próbuj naśladować głupoty prostego tłumu. Jeżeli Bóg dał ci rozum, to rób użytek z rozumu. Na przekór inteligentnej, wulgarnych mędrców armii. Niech wiara twa szuka rozumu, a rozum prawdą się karmi. Niech nie zachwieje tobą dyskurs przewrotnie mętny, bo szatan nie ma mądrości, jest tylko inteligentny. Szatan jest księciem kłamstwa oraz artystą grzechu. Fałsz miesza pół na pół z prawdą, nie rezygnując z uśmiechu. Przedrzeźnia dobroć Boga i mękę Zbawiciela. Ludzkości ułatwia życie, rozgrzeszeń łatwo udziela. Ale kto sobie innym prawdę powiada w oczy, takiemu człowiekowi i szatan nie podskoczy. Lecz nie myśl, poznawszy prawdę, że nic ci już więcej nie trzeba. Najgorszy łajdak może przed tobą wejść do nieba, bo miłosierdzie pańskie sąd ostateczny uprości, każdemu odmierzy tylko według jego miłości. Ty módl się o miłosierdzie i bądź miłosierny dla brata, a myśląc o dniu dzisiejszym, myśl zawsze o końcu świata. Jeżeli wierzysz w Boga, pamiętaj, że prawda jest jedna, niezmienna i nieodwołalna i do zbawienia potrzebna. Te słowa w sercu wyryj i w duszy swej rozważaj. A jeśli ktoś ci mówi, że ma lepszą prawdę, uważaj, albowiem człowiek sam z siebie niczego nie ustanowi. Nie ufaj byle komu, zaufaj Kościołowi.